Witajcie kochani, pozdrawiam Was dzisiaj z mojego różanego ogrodu. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj, dlatego że dzisiaj aż 4 różne receptury. A to wszystko dlatego, że chciałabym, żebyście niezależnie od tego, co w domu posiadacie, czy to będą płatki różane świeże, czy to będą płatki różane suszone, czy to będzie może tylko olejek różany, tak, żebyście i tak mogli sporządzić swoją własną wodę różaną. A na koniec jeszcze jeden mały bonus, przepis na różane kostki lodowe, mój cichy sprzymierzeniec w walce ze zmarszczkami i z opadającą powieką. Dlatego będzie się działo, zostańcie ze mną do końca. Woda różana to ulubiony kosmetyk Marokanek, a także Hiszpanek i Francuzek. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że Hiszpanki i Francuzki zgapiły to trochę od Marokanek. Ostatnio to również mój ulubiony kosmetyk, chociaż dzisiaj trzeba przyznać, że jest on już popularny właściwie na całym Bliskim Wschodzie. Już Rzymianie stosowali wodę różaną w celach leczniczych, a także Kleopatra dodawała ją do swoich kąpieli. Jak woda różana trafiła do Maroka? Ano pielgrzymi, którzy w X wieku powracali z Mekki, przywieźli do Maroka różę damasceńską. Roślina ta uodporniła się na chłód oraz brak wody i do dziś jest hodowana nieopodal Barzazatu w miejscowości Kalat Magguna. Kalat Magguna to dzisiaj stolica uprawy róż. Tam też co roku w maju odbywa się Święto Róż. W święcie tym biorą udział wszyscy mieszkańcy z całej doliny. Każdej wiosny zbiera się w tym regionie około 3 do 4 tysięcy ton płatków róży, które przewozi się następnie do fabryki wody różanej w Kasbie w Kalat Magguna. Fabryka ta jest otwarta dla zwiedzających w kwietniu i w maju, więc gdybyście kiedyś przypadkiem albo nie przypadkiem byli w tej okolicy, to bardzo Wam polecam odwiedzić to miejsce. Część produkcji jest przeznaczona na użytek miejscowy, reszta natomiast trafia do zagranicznych firm perfumeryjnych. Woda różana to kosmetyk wielofunkcyjny. Jej właściwości szczególnie docenią posiadaczki suchej i wrażliwej skóry. Woda różana sprawdzi się również w przypadku cery trądzikowej. Zawiera ona cenne witaminy z grupy B oraz witaminę C, A i E, które działają na skórę regenerująco i odmładzająco. Posiada także bioflawonoidy, które mają właściwości antyoksydacyjne. Oczyszcza, regeneruje, reguluje pH skóry, poprawia jej napięcie, nawilża, usuwa przebarwienia, nadaje skórze taki zdrowy kolor. Warto stosować wodę różaną jako tonik do twarzy, do porannego i wieczornego oczyszczania cery oraz jako okład na zaczerwienione i zmęczone oczy. Użyta do płukania włosów woda różana nada im takiej miękkości i blasku, a także odżywi skórę głowy. Dzięki przyjemnemu zapachowi woda różana działa również jak aromaterapia. Działa antystresowo. Relaksacyjna kąpiel z jej dodatkiem ukoi Wasze skołatane nerwy. Mam nadzieję, że wystarczająco już Was zachęciłam do tego, żeby przygotowywać własną wodę różaną i stosować wodę różaną w codziennej pielęgnacji, ale jak taką wodę różaną przygotować samemu w domu? Nie bójcie się, o tym już za chwilę. Kochani, pierwszy sposób, najprostszy, jeśli macie tak jak ja, świeże płatki różane, po prostu zalewamy je gorącą wodą i możecie albo podgotować 10 minut, ja tego nie robię, bo nie chcę zabijać wszystkich składników odżywczych, jakie się w tych różach znajdują, dlatego po prostu zalewam je sobie gorącą wodą, tak żeby tylko były przykryte i pozostawiam do ostygnięcia, gorącą, nie wrzącą. Ale jak Wy zrobicie, to już Wasz wybór. Ja swoją wodę robię tak. I czekam, aż ustygnie.
Pamiętajcie tylko, kochani, że jeśli przygotowujecie wodę różaną ze świeżych płatków, to żeby do tego celu używać wodę destylowaną, ewentualnie wodę przegotowaną. Możecie też dodać sobie łyżeczkę wódki, ale to jest opcja dodatkowa, tak? Jeśli chcecie po prostu przedłużyć jej trwałość, to wtedy możecie sobie dodać łyżkę wódki. Ja jednak wódki nie dodaję, dlatego że alkohol, jakikolwiek alkohol, nie jest najlepszy dla naszej skóry. Dlatego ja z tej opcji dodatkowej rezygnuję, ale Wam po prostu mówię, że taka opcja jest. Podobnie, kochani, robimy z suszonymi płatkami róż, których jak widzicie u mnie dostatek. Ja dodaję je sobie również do kąpieli. Robię sobie z nich peelingi solne, dlatego żaden płatek róży u mnie nie może się zmarnować. Tak? Więc postępujemy bardzo podobnie jak w poprzednim przypadku. Do jednego słoiczka, ja mam tutaj taki słoiczek, tak? Wrzucamy sobie płatki. Ja nie żałuję płatków, bo mam ich mnóstwo, jak widzicie. Mogę nawet do pełna. I znowu, tak jak poprzednio, zalewamy gorącą, ale nie wrzącą wodą, gorącą. Słoiczek zakręcamy, żeby nasze płatki się dobrze zaparzyły. I odstawiamy do wystygnięcia. Kiedy nasza woda różana przestygnie, możemy wtedy odcedzić płatki i zostawić samą wodę. Tak, to co zostanie nam po odsączeniu płatków, to będzie nasza woda różana. Kochani, jeśli nie macie ani świeżych, ani suszonych płatków róży, to może chociaż macie olejek różany. Olejek musi być eteryczny, a nie zapachowy. Pamiętajcie o tym. Tutaj zasada postępowania znowu jest banalnie prosta, tak? Potrzebujemy szklankę wody destylowanej, ewentualnie przegotowanej, tak? Nalewamy sobie tą szklankę wody. Do tego dodajemy kilka łyżek wódki. Dlatego ta opcja nie jest moją ulubioną opcją, bo tak jak mówiłam Wam, ja nie używam kosmetyków z alkoholem. I co? Na koniec 12 kropelek olejku różanego i gotowe! To sobie odkleję. Aż zapachniało. Zakręcamy. Wszystko. Jeśli, kochani, zależy Wam na takiej bardzo esencjonalnej wodzie różanej, właściwie na ekstrakcie bardziej niż na samej wodzie różanej, to ubijamy w moździerzu połowę. Ja mam akurat 4 kwiaty, tak? 2 kwiaty ubijam sobie w moździerzu, 2 odłożyłam na potem, tak? Ubijam sobie te 2 w moździerzu, ubijam je tak długo, aż puszczą cały sok, aż zostanie mi w moździerzu tylko miazga różana. Nie będzie widać, że to w ogóle były płatki. To trochę potrwa, nie chcę Was zanudzić, więc szybko Wam opowiem, co dalej. Jak już ubiję sobie te płatki, dodam pozostałe 2 kwiaty, które sobie odłożyłam. Przełożę je do szklanego naczynia i odstawię na dobę, żeby to się razem tak, wiecie, przegryzło.
Rano wymieszam to jeszcze raz, przełożę do ceramicznego naczynia i podgrzeję na ogniu, aż zabulgocze. W momencie, jak zabulgocze, można już odsączyć ekstrakt. Resztę oczywiście wyrzucamy. Ekstrakt jest gotowy. Przechowujemy do tygodnia w lodówce. A ja mam dzisiaj już tyle wody różanej, bo narobiłam jej dla Was z okazji tego filmu, że zrobię dla Was jeszcze kostki różane, żeby mi się ta cała woda różana nie zmarnowała po prostu. Różane kostki lodowe robię w ten sposób, kochani, że używam do tego celu foremek na lód. Do każdej przegródki wkładam sobie płatek róży, następnie zalewam przygotowaną wcześniej wodą różaną i do zamrażarki. Co robię potem z takimi kostkami różanymi lodowymi? Albo dodaję je do napojów, albo, słuchajcie, zawijam sobie w taką lnianą albo bawełnianą szmatkę. Ja używam do tego celu takich suchych chusteczek typu wipet. Jeśli wiecie, co mam na myśli, to takie nawilżane chusteczki, tyle że suche, tak? Zawijam taką kostkę w tą chusteczkę i stempluję sobie nią całą twarz, szczególnie tam, gdzie się robią zmarszczki. Czyli tutaj tą moją lwią zmarszczkę, czoło, oczy, powieki, pod oczami, tutaj te bruzdy, szyję. To jest nie tylko świetne ochłodzenie na lato, ale także świetny sposób na pozbycie się zmarszczek i opadającej powieki. Nie próbujcie jednak przykładać kostki gołymi palcami na gołą skórę, dlatego że możecie sobie po prostu podmrażać skórę w tych miejscach, czego pewnie byście nie chcieli raczej. Tutaj szmatka jest absolutnie konieczna i niezbędna. Pamiętajcie o tym, kochani. A ja zalewam moje kostki różane przygotowaną przeze mnie wcześniej wodą różaną i do zamrażalnika.